Czy stoimy na progu końca świata, więc koniec programu i tematycznie koniec świata, znak zapytania, więc czekamy, co pastor ma nam do powiedzenia. Przywitajmy go również brawami, bo też wiele pracy włożył w ten program, żeby się przygotować. Zapraszamy Cię, Grzegorzu. Podczas tych spotkań, które miałem możliwość spędzić na tym miejscu z Państwem, poprowadzić program i podzielić się pewnymi moimi przemyśleniami, zwróciliście być może Państwo uwagę, że przede wszystkim skupiłem się na relacjach z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, bo to jest tak naprawdę istota chrześcijaństwa. Mówiliśmy o znaczeniu łaski, mówiliśmy o wierze, mówiliśmy o uczynkach, mówiliśmy również wczoraj o przebaczeniu i zwróciliście Państwo uwagę, jak temat jest ważny, ponieważ on w troszkę innej formie pojawił się jeszcze dzisiaj. To jest chyba najtrudniejszy wymiar chrześcijaństwa. Gdy mamy przebaczyć, gdy mamy zmierzyć się z pewnymi trudami, gdy w relacjach jest coś nie tak. No i właśnie ten czas, który wypełniamy między naszymi narodzinami a śmiercią, jest takim okresem, w którym przygotowujemy się tak naprawdę do spotkania z Panem Bogiem. I wtedy się okaże, czy jesteśmy gotowi, aby Bóg zabrał nas tam do nieba, czy też niestety przeprosi nas i powie: nie wierzyłeś we mnie, nie przyjąłeś daru tej ofiary, którą przecież złożyłem za Ciebie. A więc to jest czas przygotowania, czas takiej pielgrzymki, czas takiego naszego wędrowania, kiedy zastanawiamy się, szukamy odpowiedzi na wiele dręczących nas pytań. Ale z uwagi na to, że mówimy dzisiaj o końcu świata, kilka, drodzy Państwo, takich no, katastroficznych informacji chciałbym przekazać. Muszę trochę Państwa wystraszyć, żebyśmy myśleli o przyszłości w kategoriach przede wszystkim związanych z Panem Bogiem, bo jedynie On daje taką radość, nadzieję. A gdy czytamy różne opracowania związane chociażby z przyszłością i człowiek to przygotowuje, to niestety nie brzmi to najlepiej. Gdy włączamy wiadomości, gdy sięgamy do jakiejkolwiek gazety, jakie wiadomości dominują? Złe niestety, prawda? Złe. 13 listopada 1985 roku, jest godzina 23:30, większość mieszkańców Armero w Kolumbii już śpi. Kiedy potężna lawina uśpionego od 150 lat wulkanu rusza z ogromnym impetem w stronę miasta, lawa ciągnie ze sobą kamienie, błoto, popiół i pędzi z prędkością około 480 km na godzinę. Nie ma najmniejszych szans, by się przed nią schronić. Od momentu wybuchu wulkan w ciągu 14 minut zrównał miasto z ziemią. Następnego ranka, gdy pilot samolotu kolumbijskiego cywilnego systemu obronnego przelatuje nad tym terenem, widzi rozmiar klęski żywiołowej, przekazuje przez radio następującą informację. Mój Boże, Armero zostało wymazane z mapy. 35 milionów ton pyłu wulkanicznego przykrywa miasto. Nie ma nic, po prostu nie ma nic. Z 29 tysięcy mieszkańców ocalało jedynie 9. Na miejscu katastrofy zbierają się naukowcy i składają przysięgę. Nigdy więcej. Ale nigdy więcej czego? Co miały oznaczać te słowa? Okazuje się, że dzień przed eksplozją burmistrz Armero zapewniał obywateli, że nie ma się czym przejmować. Trzymają wszystko pod kontrolą, służby specjalne kontrolują sytuację, nie ma powodów do obaw. Niestety tak nie było. Tragedia osiągnęła tak wielkie rozmiary, że chociaż zdiagnozowano problem, ostrzeżono, nikt się tym za bardzo nie przejmował. Określono, że wulkan, który ma 150 lat i jest nieczynny, na pewno nie eksploduje. Geolodzy wysłali konkretną informację z ostrzeżeniem. Ten wulkan może eksplodować. Niestety burmistrz miał inne zdanie. Dla większości mieszkańców Armero to był po prostu koniec świata. Ale drodzy Państwo, podobne tragedie wstrząsają różnymi rejonami naszej Ziemi. Ludzie coraz częściej pytają o bezpieczeństwo naszej planety. Nie jesteśmy pewni, co się będzie działo. I chociaż kilkanaście lat temu, pamiętam, zapewniano, że Polsce nie grozi trzęsienie Ziemi, bo jesteśmy w takim rejonie,
one przez jakiś okres czasu gdzieś tam się pojawiały. Oczywiście to nie były takie wstrząsy jak w innych miejscach, Indonezja, Japonia, prawda, czy Nowa Zelandia, ale jednak coś się zaczyna zmieniać. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy czytacie takie informacje, czy badacie temat. Okazuje się, że podczas ostatniego dużego trzęsienia ziemi w Japonii, nasza ziemia, która przecież się obraca i ona delikatnie jest wychylona, okazuje się, że o jakiś procent wychyliła się jeszcze z uwagi na to, że to trzęsienie było tak potężne. Dzięki temu klimat się delikatnie może zmieniać. W takich rejonach, gdzie było na przykład chłodniej, jest dużo, dużo cieplej. To jest ciekawe, to są opracowania klimatologów, specjalistów, którzy badają temat. Takie tragedie nas otaczają. Czy są rzeczywiste powody, by się martwić? Czy możliwe jest globalne zagrożenie? Czy możemy spodziewać się tak zwanego końca świata? Jeśli tak, skąd on przyjdzie? Drodzy Państwo, pytanie do Was, a może kilka pytań. Jak wyobrażasz sobie przyszłość? Czy widzisz się siebie w tej przyszłości? Jak ta przyszłość się maluje? W jakich barwach? Co czeka Ziemię? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Fantazja reżyserska pomaga to sobie wyobrazić. Tu mamy scenę z filmu Armagedon, czy też zdjęcie Pojutrze, 2012 rok. Powstają również książki. W 2010 roku do księgarni dostarczono książkę, która została napisana przez George'a Friedmana. Następne 100 lat. Jaka jest prognoza na XXI wiek? Proszę popatrzeć, co tu się pojawia. Mocarstwo nad Wisłą, no i jest polska flaga. Więc autor zakłada, że jako kraj możemy się, przepraszam, rozwinąć, możemy osiągnąć dużo, dużo więcej niż teraz. Ale jaka czeka nas przyszłość? Oto kilka scenariuszy świata według specjalistów. Wszechświat się rozszerza we wszystkich kierunkach, przy czym ilość materii jest stała. W wyniku rozszerzania się ta gęstość materii maleje, co pociąga za sobą powolne osłabienie wszechobecnej spajającej materię siły grawitacyjnej. No i po prostu w ten sposób wszechświat powoli zaczyna umierać. Oczywiście mówimy o opracowaniach specjalistów. Szacują oni, że za około 7-8 miliardów lat zasoby wodoru wewnątrz Słońca, wiemy, że to się wszystko pali, dzięki temu ta energia słoneczna dociera również do nas, one się po prostu wyczerpią i gwiazda normalnie zgaśnie, a inne planety ulegną zniszczeniu. Trudno sobie wyobrazić, co będzie bez światła słonecznego, gdzie tak zwana fotosynteza zachodzi. No po prostu system życiowy normalnie zaczyna funkcjonować, gdy pojawia się światło słoneczne. Nawet rośliny czekają na to słońce, na to światło, przebijają się do niego, prawda? Walczą o nie. Na podstawie starych zapisów kronikarskich i obserwacji komet w ciągu ostatnich 1600 lat stwierdzono 36 przypadków, kiedy komety zbliżyły się do Ziemi. Nie ma problemu z identyfikacją takich właśnie obiektów, jeśli one lecą jako tak zwane aktywne komety, czyli to jądro się pali i jest taki piękny warkocz. Ale jest dużo komet, które są po prostu obiektami tak zwanymi wygasłymi. Trudno je zidentyfikować i według specjalistów no po prostu taka kometa może kiedyś przyłożyć w Ziemię. I będzie potężne uderzenie, eksplozja. Szacuje się, że przeliczenia są różne, że wielokrotnie przekraczający ten wybuch bomby atomowej, chociażby w Hiroshimie czy Nagasaki, tam 10 do którejś tam potęgi, specjaliści podają takie informacje. Problemem są także asteroidy, które gdzieś się pojawiają na naszym niebie. I taki kataklizm miał miejsce w Czelabińsku 15 lutego 2013 roku o 6:42. Na 100 milionów złotych wyceniono wstępnie straty po deszczu meteorytów w tym właśnie rosyjskim mieście. Rannych zostało ponad 1100 osób, w tym 200 dzieci. O poranku mieszkańcy Czelabińska i okolic zobaczyli na niebie płonącą kulę, która następnie eksplodowała 5 kilometrów nad ziemią, zasypując miasto kosmicznym deszczem. Tak to mniej więcej wyglądało, tych zdjęć można znaleźć dużo więcej w internecie. Według specjalistów w kosmosie znajdują się ciemne mgławice, chmury pyłów międzygwiezdnych.
Jak wykazały obserwacje astronomiczne, nasz układ planetarny pędzi z prędkością około 20 km na sekundę ku takiej chmurze pyłów o gęstości 100 atomów na centymetr sześcienny. Wejdziemy w nią prawdopodobnie za 5000 lat. My nie musimy się martwić. Kawał czasu, prawda? No ale specjaliści coś tam próbują wyliczyć. Spowoduje to znaczne zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego. No i to już wcześniej mówiłem, za tym oddziaływanie na rośliny, na zwierzęta, na nas samych, prawda? Więc i takie zagrożenie istnieje. Wybuchy w kosmosie. Gdyby w niedużej odległości nastąpił wybuch supernowej, spowodowałoby to niezwykle silny wzrost promieniowania kosmicznego. Jest on najsilniejszym czynnikiem mutagennym zakłócającym układ genetyczny świata roślin i zwierząt. Nie muszę mówić, co się stanie, możemy poczytać na ten temat, bo też nie taki cel jest naszego dzisiejszego spotkania, tylko Państwu przedstawiam scenariusze dotyczące przyszłości według ludzi, według specjalistów, którzy twierdzą, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to może się stać. Taka supernowa może eksplodować w każdej chwili, w każdym momencie. Nie mamy na to wpływu, nie potrafimy tego przewidzieć. Osobna grupa scenariuszy końca świata opiera się na działalności człowieka. Większość opracowań wytycza taką granicę 50 lat w przód. No i Ziemia ulegnie degradacji, jeśli w takim tempie będziemy korzystali z zasobów, tak będziemy środowisko zanieczyszczali i tak dalej, i tak dalej. Specjaliści wyliczyli, że w 2012 roku przekroczyliśmy taką nieodwracalną granicę. Już ta kula toczy się dalej, nie jesteśmy w stanie niczego zmienić, co byłoby in plus na korzyść i przywróciłoby Ziemi chociażby taki stan sprzed 2012 roku. Możemy to zmniejszyć, możemy wyhamować, ale niestety idziemy w przód w bardzo szybkim tempie i to prowadzi degradację. No ale drodzy Państwo, z takich duchowych elementów, bo też się spodziewamy końca świata, myśląc o przede wszystkim przyszłości, przez pryzmat chrześcijaństwa patrząc na to. No i mamy chociażby wiele takich scenariuszy. Nostradamus zapowiadał trzecią wojnę światową. Powiedział, z nieba stąpi Pan grozy oraz na niebie widziany będzie ogień ciągnący za sobą iskrzący się ogon. Powiem tak, nie chcę z tym dyskutować, ale przepowiednie Nostradamusa są bardzo enigmatyczne. Na przykład przepowiednia zamachu na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego pasuje także do zamachu na Johna Lennona. Wiele przepowiedni jest dopasowanych do wydarzeń, które już się wydarzyły. Zwolennicy mają problem z określeniem na podstawie jego przepowiedni przyszłości, co będzie się działo. Tak było chociażby z World Trade Center. Wiele przepowiedni nie wypełniło się również, no ale nie dyskutujmy z tym. Popatrzmy w przód dalej, drodzy Państwo. W 2017 roku zapowiedziano, że prorok Gabriel oznajmi bractwu miecz Boży, że tylko jego członkowie przeżyją czas umierania. Innych pochłonie ogień piekielny. Mamy który rok? 2019, nic takiego na szczęście się nie zdarzyło. No ale troszkę do przodu popatrzmy. 28 września 2020 roku. Na ten dzień zapowiada koniec świata George Medley, skądinąd dentysta. 2023 rok lub wcześniej. Jan Garney, autor książki Proroctwo Kasandry, ujawnił, że dzień sądu nastąpi nie później niż za 22 lata, więc możliwe jest praktycznie w każdej chwili. 37 rok. Jasnowidzka Jane Dixon w książce Wezwanie do chwały pisze o bitwie Armagedon, która rozpocznie się w 2020 roku, a skończy ponownym przyjściem Chrystusa na ziemię. Więc ta bitwa będzie troszkę trwała i ten 2037 rok to taki absolutny koniec, prawda, tej bitwy rozpoczętych tych działań. To nie wszystko, drodzy Państwo, tych przepowiedni jest bardzo dużo. Sabrina Sforza Galicja twierdzi, że w przestrzeni tak zwanej lunety, czyli sklepienia kolebkowego obrazu Leonarda da Vinci, jest matematyczno-astrologiczna zaszyfrowana zagadka. Wynika z niej, że koniec świata rozpocznie się w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca roku 4006. A zakończy 1 listopada tego samego roku. W tym czasie naszą planetę ma nawiedzić wielki potop, który przyniesie kres obecnej cywilizacji. Ciekawe jest to, że pani Sabrina Sforza Galicja jedynie widzi tą tajemniczą, matematyczną,
matematyczno-astronomiczną zaszyfrowaną zagadkę. Nikt inny jej nie może dostrzec. No ale głosi, że tak właśnie będzie. Jakie inne scenariusze, zabójcze bakterie, trzęsienia ziemi i tsunami, epoka lodowcowa, globalne ocieplenie, trzecia wojna światowa, setki, drodzy Państwo, innych. Jeśli to zestawimy, to jaki będzie wspólny mianownik do tego? Definitywny koniec i kompletny brak nadziei. Drodzy Państwo, zbudowałem nadzieję na podstawie tego, co powiedziałem? Macie nadzieję na przyszłość, prawda? Mówicie, o, będziemy mieli potomstwo, czy mamy potomstwo, oni mogą planować przyszłość. Boże, pomyśleliście, dobrze, że te wydarzenia są tak odległe, prawda? 5000 lat, damy radę, wytrzymamy, prawda? Niemniej jednak w tych scenariuszach widać jedynie koniec i żadnej nadziei. I powstaje pytanie, jeśli cywilizacja ma się skończyć, czy Pan Bóg ma coś do powiedzenia w tej sprawie? Wielu z nas wierzy, że Bóg powołał nas do istnienia, więc czy Bóg zostawił ten świat samemu sobie i nic nie ma do powiedzenia? Ktoś zapytał, a może Pan Bóg się w końcu zdenerwuje? Tam były mocniejsze słowa. Wkurzy, jeszcze mocniejsze słowa. I w końcu naciśnie taki przycisk, który się nazywa reset i powiem, mam dosyć tej cywilizacji. Mam dosyć tych ludzi, resetuję wszystko i stworzę sobie taką parkę ludzi, którzy będą grzeczni, pokorni, którzy będą sprawiedliwi, którzy będą rozradzali się i rozmnażali i korzystali z tego świata we właściwy sposób. A może tylko zwierzęta, które będą bardziej ludzkie od większości Homo sapiens? I takie pytania ludzie stawiają. Czy na koniec świata powinniśmy patrzeć jedynie z perspektywy Ziemi? Drodzy Państwo, my patrzymy na koniec świata z perspektywy Ziemi tylko. Musimy sobie to uświadomić. Zwróćcie uwagę na takie może niewyraźne zdjęcie. Patrzyłem na to zdjęcie wielokrotnie i okazuje się, że no, mogę zobaczyć w różnych kolorach plamy. A naukowcy mówią, że na tym zdjęciu widać około 10 tysięcy galaktyk. I oni to widzą. To więcej niż na całej Ziemi wszystkich ziarenek piasku razem wziętych. 10 miliardów galaktyk. Inni twierdzą, że jest 500 miliardów galaktyk. 10 miliardów galaktyk. Do XV wieku naukowcy wierzyli, że wszechświat składa się gdzieś z około 6 tysięcy gwiazd. Grecy wcześniej nawet policzyli i określili, że jest ich tam około 2000 iluś, tak jak widzieli na niebie, to niebo się przesuwało. No i później Galileusz rozwiał wątpliwości, gdy zbudował teleskop i powiedział, tych gwiazd jest znacznie, znacznie więcej. Ale Bóg zawsze mówił już do Abrahama, że tych gwiazd jest tyle, że nie możesz ich zliczyć na niebie. Tyle jest gwiazd. Dlaczego zatem my patrzymy na koniec świata jedynie z perspektywy Ziemi? I mówimy, nasza Ziemia jest jak w centrum, tu koniec świata nastąpi i tak to wyliczamy, bo coś się stanie. Mówmy, koniec naszej cywilizacji, zupełnie inaczej to brzmi. Ludzie boją się końca świata, boją się niepewnej przyszłości, boją się takiego definitywnego końca bez żadnej nadziei. Jednak chcieliby wiedzieć, jaki będzie ten koniec świata. Oczekują takiej dobrej przyszłości. I nie ma nic z tym złego. Co Pan Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie? W drugim liście apostoła Piotra możemy przeczytać, oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi. Oczekujemy? Oczekujecie Państwo? Super. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Inne słowa Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza wskazują na to, gdy postawiono mu pytanie, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata, że Bóg jest tym zainteresowany. Pan Jezus podał tam wiele szczegółów dotyczących końca świata. Ciekawe jest to, że w tym pytaniu apostołowie zestawili dwa wydarzenia. Proszę zwrócić uwagę, co jest w tym tekście. Przyjście Jezusa i koniec świata. To jest tożsame. Jeśli przyjdzie Jezus, to będzie koniec świata. Jeśli będzie koniec świata, to przyjdzie Jezus. Według Pisma Świętego tak właśnie to
wygląda. Dlaczego oni sformułowali to pytanie tak? Bo uczestniczyli w wielu naukach, słuchali tych praw, które Jezus przekazywał. Zatem, drodzy Państwo, dochodzimy tutaj do ważnej refleksji, a mianowicie, czy możemy ufać temu, co powiedział Jezus? Podczas minionych 7 spotkań mówiliśmy o znaczeniu osoby Pana Jezusa w naszym życiu. Jezus nie był jedynie dobrym człowiekiem, jak niektórzy ludzie sugerują, czy też inteligentnym, charyzmatycznym przywódcą chrześcijaństwa. Był też, ale czy tylko? Nie zaistniał jako lider w typowy dla przywódców religijny sposób. Mówiliśmy o proroctwach, które zapowiadały Jego przyjście. Mówiliśmy o narodzeniu w szczególnych okolicznościach, o miejscu, które Bóg wybrał i tak dalej, i tak dalej. Ale On przychodzi zgodnie z myślą Starego Testamentu jako baranek Boży, jako ofiara składana na ołtarzu, jako światło życia i chleb żywota. I drodzy Państwo, sama misja Pana Jezusa, odnowić ten świat, przywrócić życie takim, jakie było, dać życie wieczne, przedłużyć je w wieczność, otrzeć wszelką łzę, zabrać to, co nie jest potrzebne. I o tych przygotowaniach mówi nam Pismo Święte, jak Bóg się przygotował do pierwszego przyjścia i do drugiego. I ja sobie bardzo często myślę, czytając takie słowa, skoro Bóg wszechmocny, wszechpotężny, doskonały, przygotowuje się na ten czas, czy ja nie powinienem się w jakiś sposób przygotowywać? A jeśli tak, jak to zrobić, drodzy Państwo? I chciałbym opowiedzieć pewną historię. Pewien król miał błazna, a w tym błaźnie przyjaciela. Król był dobrym przywódcą, był dobrym liderem. Ludzie byli zadowoleni, ale posunął się w latach i zaczął martwić się o swoją przyszłość. Wezwał kiedyś błazna i mówi, błaźnie, pociesz mnie. A czemu, królu, jesteś taki smutny? Zapytał błazen. Mam wiele lat i spodziewam się, że niedługo odejdę z tej ziemi. No więc błazen zaczął go pocieszać i tak go rozbawił, że król zdjął jeden z pierścieni i mówi, błaźnie, podejdź bliżej. Mówi, jesteś tak głupi, ale zabawny i mądry, połączyłeś to super w jednej osobie, daję ci ten pierścień. I tak będąc szczęśliwy, że ten czas tak przebiegł, mówi na koniec, jak znajdziesz głupszą osobę od siebie, to daj mu ten pierścień. Mijały kolejne dnie, no i znowu król był niepocieszony, niezadowolony, wzywa tego błazna ponownie. Błazen robi co może, znowu król jest szczęśliwy i taka sytuacja się powtarza. I pewnego razu króla nic nie mogło pocieszyć. I w pewnym momencie błazen, gdy próbował już wszystkiego, zapytał, panie, czy ja mogę mówić otwarcie? Tak, jesteś moim przyjacielem. Mów otwarcie. Uklęknął i mówi, ale przyjmij najpierw ten pierścień. Podaje mu ten pierścień, a król się oczywiście oburzył. Jak śmiesz? Kim ty jesteś? Pamiętam, co ci powiedziałem. Uważasz mnie za głupszego od siebie? A błazen się zaczął bronić, mówi, panie, powiedziałeś mi, że mogę mówić otwarcie. Pozwól mi to skończyć. Dobrze, udobruchał się król i mówi, dobrze, powiedz. Królu, dlatego tak uważam, ponieważ cały czas mówisz o drodze, w którą się udajesz, a w ogóle się do niej nie przygotowujesz. I drodzy Państwo, coś w tym jest. Jak myślisz na temat swojej przyszłości? Dane mi było kilka lat temu udać się do pani notariusz z moim kolegą, przyjacielem, no i przełożonym. Mieliśmy przygotować jakiś akt notarialny i ta pani notariusz jest taką naszą znajomą i ona zadała pytanie. Od razu uprzedziła to, co chciała powiedzieć i mówi, panowie, macie przed sobą jeszcze wiele lat życia, ale czy przygotowaliście już testament? No, my pomyśleliśmy, no jakaś reklama, prawda? Ale ona zaczyna tłumaczyć, mówi, panowie, nie myślcie o tym, o czym myślicie. Jesteśmy jedyną nacją w Europie, która w ostatniej chwili myśli o takim przygotowaniu, takiego testamentu, ostatniej woli, a czasami w ogóle nie myślimy. A zdarzają się wypadki, akty terroryzmu, kataklizmy coraz częściej. W innych krajach europejskich, szczególnie Europa Zachodnia, ludzie przygotowują znacznie wcześniej testamenty. Ona zaczyna nam opowiadać historię ludzi, którzy w wieku 30, nawet 20 kilku lat mają przygotowany taki testament, jeśli coś posiadają. Bo to jest mądre, to jest przygotowywanie na przyszłość, a różne sytuacje się zdarzają, jak wspomniałem,
podróżujemy, używamy pewnych możliwości technicznych, rozwiązań technicznych, no przelatujemy samolotem z miejsca na miejsce. Przecież takie rzeczy też się zdarzają. Co wtedy? Przygotowujemy się. Ta historia z błaznem daje mi zawsze do myślenia i muszę, uderzając się w pierś, powiedzieć, że jeszcze tego testamentu nie przygotowałem. Nie miałem czasu zwyczajnie, ale muszę o tym po prostu pomyśleć. Nie mam za wiele, ale warto by było coś tam napisać, bo coś tam jednak jest. Przygotowujemy się na taki czas? Bóg się przygotowuje. Na pytanie uczniów, kiedy będzie koniec świata? Pierwsza reakcja Jezusa to było ostrzeżenie ich przed fałszywymi teoriami spiskowymi, które chętnie akceptowali ludzie nawet tamtych czasów. I on powiedział tak, uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Czwarty werset w rozdziale 24 Ewangelii Mateusza. Co tam mamy w tym 24 rozdziale? Gdybyśmy mieli zestawić te wszystkie znaki, zdarzenia, które tam się pojawiają i skatalogować je, to moglibyśmy powiedzieć o takich trzech szczególnych grupach. Znaki w przyrodzie. Mowa tam o nasileniu klęsk żywiołowych, czyli trzęsienia ziemi, pojawiające się znaki na niebie, zaćmienia słońca, księżyca, spadanie meteorytów. Te zjawiska się zdarzały i jest wielkie nasilenie tych zjawisk. Znaki wśród ludzi. Wojny, starcia na tle etnicznym, starania o pokój globalny, walki klasowe, upadek moralny, rozwój patologii społecznych i równocześnie eksplozja rozwoju techniki. Po trzecie, znaki w świecie religijnym. I tu również Bóg określa, jakie to mogą być znaki. Formalizm, obojętność religijna, ale i fanatyzm oraz ekspansja pojawiania się fałszywych, samozwańczych proroków i jasnowidzów, ale także dynamiczna, ogólnoświatowa misja zwiastowania Ewangelii Zbawienia. No widzimy, wiele tych znaków się dzieje. Możliwości głoszenia na przykład Ewangelii czy przekazywania wiadomości dzisiaj są ogromne. Drodzy Państwo, wyciągam telefon i dzwonię do przyjaciela ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście biorąc pod uwagę tę różnicę czasową, jeśli nie śpi, odbierze, rozmawiamy. Rozmawiamy, jest jakieś opóźnienie, ale nikt z nas tego nie czuje. A kiedyś, żeby zadzwonić, załóżmy, z Zamościa do Lublina, proszę czekać, będzie rozmowa. Międzymiastowa, kabina numer 4. Pamiętamy niektórzy taki czas. A dzisiaj jaki to problem? Wysyłamy SMS, komunikujemy się, więc możliwość mówienia o tym jest bardzo szeroka. Te programy, które tutaj realizujemy, są w internecie. Ludzie mogą z całego świata korzystać z tego materiału, z innych materiałów, właśnie dzięki technologii. To są możliwości, ale z jednej strony mamy pewne osiągnięcia, jeśli chodzi o te możliwości techniczne. Z drugiej strony tak sobie myślę, czy nie tracimy trochę w relacjach, w społeczności, w budowaniu tych relacji. Jak kiedyś chodziłem do przyjaciela, bo chciałem coś z nim załatwić, omówić, tak teraz często piszę maila, a siedzimy biurko w biurko albo za ścianą, no bo muszę przesłać mu informację, a jest tam jakiś załącznik. Kiedyś było troszkę inaczej, prawda, jeśli były te relacje. Takie budowane właśnie na bazie kontaktu, rozmowy, rozwiązywania problemów. No i sąsiad, załóżmy, przychodził w takim trudnym czasie i mówi, sąsiedzie, papier toaletowy rzucili do tego sklepu tam przy rondzie. Pamiętamy i taki czas, prawda? Dzisiaj mamy znacznie lepiej, ale te nasze relacje są chyba troszkę na gorszym poziomie. No i właśnie, nie daj Boże, żeby te relacje były gorsze z Bogiem, który planuje także przyszłość. On przyjdzie, nie znamy dnia ani godziny. Słowo Boże mówi nam również o dwóch, a w zasadzie trzech grupach ludzi. Będzie grupa ludzi, która nie skorzysta z daru zbawienia. W tej grupie ludzi znajdą się również tacy, którzy będą rozwijali taką fałszywą pobożność. Jako jedynie taką szatę. Będą wkładali tę pobożność, żeby pokazać, że są wierzącymi ludźmi, ale sercem nie będą przy Panu Bogu. To jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi, która odda Bogu serce w pełni
i oni będą zbawieni. Pamiętacie Państwo być może taką ilustrację, gdzie są kozły i owce i Pan Bóg powie do owiec i do kozłów, co mają robić, co się z nimi będzie działo w czasie przyjścia. Ta trzecia grupa ludzi to osoby, które nie miały absolutnie żadnej wiedzy na temat Boga, żadnej wiedzy na temat zbawienia i Słowo Boże uczy, że oni będą na podstawie sumienia sądzeni. W liście do Rzymian mamy takie właśnie fragmenty. Więc i to jest zapowiedziane. Przez całe wieki ludzie poszukiwali odpowiedzi na kluczowe pytania związane z egzystencją. Dlaczego cierpimy? Dlaczego umieramy? Dlaczego złym ludziom się wiedzie, a tym pobożnym, dobrym ludziom niekoniecznie? Dlaczego giną niewinni? Dlaczego odchodzą ci, których kochamy? Dlaczego wojny? Dlaczego? 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 Pod każdą szerokością geograficzną powstają różne teorie na temat istnienia Boga. Jest ich naprawdę dużo. Ale czy nie powinniśmy przede wszystkim szukać w miejscu, gdzie Bóg zostawił swój ślad? Mówiliśmy dużo na temat Pisma Świętego. Tam jest wiele wskazówek, co Bóg myśli na temat grzechu, człowieka, zbawienia, przyszłości. Plan Boga, który w osobie Jezusa pojawił się na ziemi, miał na celu odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Bóg pokazał, że nienawidzi zła, nienawidzi cierpienia. On uzdrawiał ludzi potrzebującym, dawał to, czego oczekiwali w danym momencie, jeśli to było zgodne z wolą Bożą. Uwalniał ludzi od winy, uczył przebaczać, uczył kochać. No i uzdrawiając duszę, bardzo często uzdrawiał także ciało, bo Bóg nienawidzi tych rzeczy. To my stworzyliśmy ten świat, o tym również sporo mówiliśmy podczas naszych spotkań. Odpowiedzią była Golgota. Po co Pan Jezus przyszedł? Mógł sobie machnąć na ten świat. Dajcie spokój, po co ja będę to ratował? I teraz, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że przed Waszym domem stoi auto, które osiągnęło pełnoletność. Ma 18 lat. I tak podchodzicie i pukacie ten próg i noga Wam weszła w ten próg i nie możecie jej wyciągnąć. Wszystko się sypie. I myślicie sobie, a tu w salonie dają mi taki rabat. Mam pieniądze, pójdę i kupię. Po co będę się takim gruchotem zajmować? Po co będę remontować? A Pan Bóg powiedział, będę remontował, będę naprawiał, uratuję, odnowię, zrobię wszystko za darmo. Wiem, że to jest, drodzy Państwo, nie najlepszy przykład, ale to jest jakaś ilustracja, jakiś punkt odniesienia, że Bóg nie zrezygnował, że Bóg robi wszystko, aby człowieka zmienić i będzie robił wszystko. Albo do końca naszych dni, albo do przyjścia Pana Jezusa, będzie pracował nad naszym charakterem. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest dżentelmenem. Nie będzie łamał naszego kręgosłupa moralnego. On będzie docierał do serca, będzie pukał i pukał i pukał i będzie czekał, aż otworzymy swoje serce, bo chce tam wlać swoją miłość. On zaprasza nas do nieba. Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem, który widzi, jak się twoi bliscy zatracają, twoje dzieci się zatracają. Zrobisz wszystko, poświęcisz życie. Poświęcisz życie, aby ratować to dziecko, aby przywrócić je światu, aby przywrócić je życiu, aby właściwie decydowało. Mogę podać wiele przykładów moich przyjaciół, którzy źle zdecydowali, złe decyzje podjęli. Szczególne takie dla mnie doświadczenie trudne to, gdy miałem 20 kilka lat, kilka lat starszy ode mnie chłopak, który był uzależniony od alkoholu, nie wytrzymał, odebrał sobie życie. Nie znał Pana Boga, nie znał tej drogi, a wtedy też tej drogi nie znałem. Poddał się. Bóg się nigdy nie poddaje. Plan Boży polega na odwróceniu wektora dotychczasowego przeznaczenia, a więc nie choroby, tylko zdrowie, nie cierpienie, tylko radość, nie śmierć, tylko życie, nie wojny, tylko pokój, nie głód, tylko dostatek, nie kataklizmy, tylko radość i poczucie bezpieczeństwa. Wszelkie formy demoralizacji zostaną wykluczone. To jest ten lepszy świat. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem ze starszą osobą, która zapytała mnie, proszę Pana, jak to będzie w tym niebie? I ja odpowiedziałem pytaniem, a jak Pani niebo sobie wyobraża? Wie Pan co, taki najczęściej przedstawiany, klasyczny, standardowy obraz to jest biała szata, obłok,
no i taka harfa, na których będziemy coś tam próbowali zagrać. Ja powiedziałem, ja powiem, jak ja sobie wyobrażam tę nową ziemię na podstawie tekstu Pisma Świętego. Proszę sobie wyobrazić ten świat, w którym żyjemy, ale nie ma policji. Wychodzi pani na zewnątrz o godzinie 23, dom jest szeroko otwarty, zostawia pani samochód na ulicy, wszystko pootwierane, bo nikt nie kradnie, nikt nie krzywdzi, nie ma policji, dlatego nie ma. O, to byłby fajny świat, więc ja kontynuuję. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma wojen, nie ma armii, nie ma uzbrojenia, nie toczymy konfliktów ze sobą, nie walczymy, nie celujemy do siebie. Czy to byłby lepszy świat? No super. No więc ja mówię dalej, proszę sobie wyobrazić świat bez szpitali, bez służby zdrowia, bo nie ma chorób, nie ma umierania, nie ma cierpienia. To byłby lepszy świat? Zdecydowanie. Wiem, do czego Pan zmierza, ale ja jeszcze nie skończyłem. Ale ja już wiem, o co chodzi. Ale jeszcze jedno. I mówię, proszę sobie wyobrazić, że nie ma sądów, nie ma trudnych pytań. Z którym z rodziców chciałbyś być? Bo i takie pytania słyszały dzieci, ja byłem jednym z nich. Z którym z rodziców chciałbyś być? Ja powiedziałem, taki maluch byłem, no jak z którym? Ja mam tatę i mamę. Trudne pytania. Jeśli ten świat będzie bez tego, to będzie raj na ziemi, ta pani powiedziała. A Bóg mówi, że będzie znacznie więcej. I ujrzałem nowe niebo i ziemię nową. Pewnie Państwo już przeczytaliście, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi, będą oni Jego ludem. Tych rzeczy nie będzie, a będzie znacznie więcej, drodzy Państwo. I to jest pewna radość, którą możemy się pocieszać, bo Bóg zachęca nas do tego, abyśmy wierzyli. On po to przyszedł pierwszy raz, aby umocować w nas wiarę i powiedzieć, że przygotowuje nam tam miejsce. Właśnie tam, w Królestwie Bożym. I nie będzie czegoś takiego, gdy będziemy mieli dom jeden obok drugiego, przygotowany przez Pana Jezusa, że jeden do drugiego powie, ale ten sąsiad ma furę, ja takiej nie mam. Dlaczego? Ale ta sąsiadka ładną sukienkę ma. Nie będzie zazdrości, nie będzie takiego narzekania. Będziemy radowali się tą chwilą, tym momentem. Tak naprawdę jesteśmy jedynie gośćmi na tej ziemi. Pojawiłeś się i odejdziesz. I Słowo Boże mówi, że goły przyszedłeś i nagi odejdziesz. Przez ten krótki pobyt kilka rzeczy uda ci się zrealizować. Wykształcenie, małżeństwo, kariera zawodowa i może tylko tyle, może trochę więcej. Ta ziemia nie jest twoja ani moja. Jesteśmy gośćmi. Ziemia jest własnością Boga, który ją stworzył z całym arsenałem piękna, ale ta ziemia została przez nas zmieniona. Ona nie jest już taka piękna. Możesz to podziwiać lub niszczyć, ale Bóg, tak jak obiecał, zatroszczy się o swoją własność. No i te słowa, które zapewniają o tym lepszym miejscu, o miejscu w niebie. Wierzcie w Boga. Te słowa są poprzedzone taką myślą. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Innymi słowy, wierzcie w to, co powiedziałem, że takie miejsce będzie. Księga Apokalipsy, pierwszy rozdział. Oto nadchodzi. Dwa razy to słowo się pojawia w tych tekstach. Możesz te słowa zignorować, ale czy masz lepszy plan? Czy naukowcy mają lepszy plan? Nie będę przypominał tego slajdu, drodzy Państwo, ale tam wynikało, że czeka nas katastrofa i nic więcej. Żadnej nadziei. Bóg ma fantastyczny plan. Popatrzmy na kilka faktów. Jezus narodził się na naszej ziemi, a upamiętniliśmy to śpiewaniem kolęd chociażby, świętami, składaniem sobie życzeń. Jezus składał na krzyżu, a ludzie upamiętnili to szczególną modlitwą, naznaczyli symbolami. Jezus zmartwychwstał i ludzie także to upamiętnili. Jezus ma przyjść. Upamiętniliśmy to czymkolwiek? Rzadko mówimy o tym, prawda? A Jezus zaplanował przyszłość w najdrobniejszych szczegółach. Czy to wydarzyło się przypadkiem? Jezus wykonał zamierzony plan i doprowadzi go do końca. A końcem jest ponowne przyjście, odnowienie tej ziemi i zabranie do Królestwa Bożego tych, którzy powiedzieli, Panie, ja chcę tam być. Ale jeśli chcesz tam być, musisz wierzyć w Boga,
i w Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Drodzy Państwo, mieszkańcy Armero w Kolumbii byli ostrzeżeni przed wybuchem wulkanu, ale spokojnie poszli spać. Zlekceważyli to ostrzeżenie. Podobnie było w Pompejach. Tam również miasto zostało zrównane z ziemią, a wiedziano o aktywności wulkanu. Załoga Titanika zlekceważyła ostrzeżenia i niezatapialny statek zatonął wraz z setkami pasażerów. Czy ostrzeżenia Jezusa o znakach swojego powrotu na naszą ziemię i potwierdzeniem ich mimo woli współczesnych uczonych coś dla Ciebie znaczą? To, co Pan Jezus powiedział w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Widzimy te znaki. Nie mamy wpływu na pewne wydarzenia, ale pytanie, czy nie mam wpływu na to, co się dzieje w moim życiu? Mam. Mogę się przygotować. Mogę być tym królem albo tym błaznem. Przepraszam, ja nikogo nie chcę obrazić, ale pamiętacie Państwo tę ilustrację. Król lub błazen. Błazen okazał się być mądrzejszym od króla. Władcy, mądrego przywódcy. Więc gdy myślisz o przyszłości, jak to wygląda w Twoim życiu? Pewien młody człowiek pokłócił się ze swoimi rodzicami i postanowił opuścić rodzinny dom. Nie był złym człowiekiem, ale miał dosyć słuchania ojcowskich rad. Trzasnął drzwiami i dał wyraźny znak, co myśli o swoich rodzicach. Mijały lata. Ciężko pracował, założył rodzinę, nie utrzymywał kontaktu z rodzicami. Jednak coraz częściej rozmyślał o swoim rodzinnym domu, a szczególnie o tym, w jaki sposób ten dom opuścił. Ponieważ martwił się, jak zostanie przyjęty, chciał odnowić relacje, kontakt, napisał list, w którym oznajmił, że chce odwiedzić ich dom, ale ma taką szczególną prośbę. Ponieważ tory kolejowe przebiegały obok ich domu i ogrodu, więc jeśli mają życzenie, by ich odwiedził, to niech dadzą znak, wywieszając na drzewie biały materiał. Nadszedł oczekiwany dzień. Pociąg tak zwolna zaczął się zbliżać do ich domu. Jego twarz była niezwykle napięta. Zastanawiał się, umieścili ten biały kawałek płótna, czy też nie. Rozpoznał budynki, ogrody, ulice. Poznawał niektóre kamienie nawet, większe, które gdzieś przy tej ulicy się znajdowały. Jeszcze chwila zobaczy swój dom, ale czy będzie tam rozwieszony biały materiał? Serce waliło mu coraz mocniej. Pociąg wolno toczył się, jeszcze jeden most, jeszcze jedna ulica, jeszcze chwila i nagle zobaczył swój dom, swój ogród. Po policzkach dojrzałego mężczyzny zaczęły płynąć łzy. Nie próbował tego zatrzymywać. Płakał, bo zobaczył coś, co przerosło jego najśmielsze oczekiwanie. Niemal cały ogród, wszystkie drzewa były obwieszone białym materiałem. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawcy wyczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest sobie podporządkować. Pan Bóg wywiesił białe płótno, czeka na nas tam właśnie w domu. Kiedyś Pan Jezus zawisł też tutaj na ziemi, między ludźmi, którzy Go nienawidzili, a On ich kochał. Byli tacy, którzy Go kochali, ale uciekli spod krzyża. Został w zasadzie jeden apostoł, Jan. Pan Jezus zawisł między niebem a ziemią, rozciągnięty na krzyżu jak taki biały żagiel, dając informację, że to jest jedynie miejsce, przez które pielgrzymujemy, przez które przechodzimy i przygotowujemy się do kolejnego życia. Powiedział, że powróci na tę ziemię, po mnie, po ciebie. Powiedział, że już nigdy się nie rozstaniemy, że nie będzie płaczu, smutku, łez. Wszystko, co dotychczas się przygniatało lub smuciło, to Bóg to zabierze. Tego nie będzie. Dlatego warto się kiedyś z Nim spotkać, aby podziękować i zakosztować tego dobrodziejstwa, a nie rozmyślać o tym, za ile to nasze słońce się wypali, czy też ta supernowa wybuchnie, albo może jakiś kataklizm spustoszy ziemię.
Myślmy o tym testamencie Bożym, o tym Starym i Nowym Testamencie, które jest wielką wartością. Bóg nam to zostawił. Ja tęsknię za takim światem, tęsknię za Panem Bogiem. Także myślę, że kiedy Pan Bóg przyjdzie, wielu ludzi, którzy wierzy w Niego, powie: nareszcie, Panie Jezu, jesteś. Czekaliśmy na Ciebie. Gdyż, drodzy Państwo, w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. To jest wartość chrześcijaństwa i to są owoce chrześcijaństwa, które pokazują, jaka jest nasza wiara. Czy w wierze pielgrzymujemy? Jeśli tak, to wierzymy, że Bóg przyjdzie. Jeśli tak, to zakładamy, że zabierze mnie tam do nieba. Czy pragniesz takiej zmiany? Albert Einstein powiedział ciekawą rzecz. To był człowiek, który miał takie fazy w swoim życiu. Raz mocno wierzył w Pana Boga, później troszkę mniej, ale zawsze wierzył i zakładał, że Bóg istnieje i on powołał świat do istnienia i chciał go zrozumieć, zbadać, tak patrząc przez pryzmat fizyki. No i tak Boga szukał i odkrywał. I on powiedział taką ciekawą rzecz. Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Drodzy Państwo, życzę, aby w Waszym życiu takich cudów było jak najwięcej. Abyście pielgrzymując przez to życie byli takim przykładem prawdziwego chrześcijaństwa. Ludźmi oddanymi w pełni Bogu, zaprzyjaźnieni z Nim całym sercem. Byśmy kiedyś tam się spotkali w Królestwie Niebieskim. Ja wierzę w to, że to jest możliwe, jeśli Bogu powierzamy nasze życie i realizujemy to, o czym mówiliśmy podczas tego mijającego tygodnia. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę tych cudów jak najwięcej, dobrych doświadczeń z Panem Bogiem i zwycięstw w Nim każdego dnia. Niech Bóg nas szczególnie błogosławi.